Siemano, witajcie z tej strony Wojan, jesteśmy na Wojanowicach i dzisiaj będziemy zajmować się tym oto kiłiczkiem. Ten kiłiczek będzie w naszej rodzince. Dołączysz do naszej rodzinki, mordeczko, nazywać się będziesz Kajtek. Sprawdzimy natomiast na samym początku, czym Kajtek się żywi, ponieważ Kajtek, no oczywiście króliczek, no pewnie będzie lubił jakąś marchewkę, więc weźmy sobie troszeczkę marchewki. Oczywiście musimy go nazwać, więc name tag również jest bardzo ważne, zaraz sobie go będziemy nazywać, tylko problem w tym, że nie mam żadnego levela, więc musimy wbić level, żeby go nazwać. Ale najpierw chciałbym sprawdzić. O, czekaj! Dałem mu dałem mu marchewkę i czy to już go oswoiło? Czy on już przestanie uciekać? Czekajcie, sprawdźmy to. Sprawdźmy, czy przestanie uciekać. Siemka, mordeczko. Nie uciekaj, nie uciekaj. Byczku, co tam? Ej, czekaj, czy on za mną idzie? Tak, idzie za mną, bo mam marchewkę. Kajtek, i jaki słodziak. W ogóle patrzcie na to, tutaj też mam Kajtka na tej koszuleczce i Kajtek oficjalnie dołącza do teamu bojowników, będąc tutaj również na koszulce. Świneczki są też, więc wszystkich mamy. Panią Pimpkową, znaczy tutaj jest Pimpek, ale pani Pimpkowa też tutaj jest podobna. Jeżeli chcecie taką koszulkę, wbijajcie do sklepu z kruszkami wojanshop.pl, link jest w pierwszej linii opisu. A my co? Mamy naszego kiwiczka. Jest po prostu superowo, naprawdę. Najbardziej bym chciał go dać do swojego domku, ale niestety wiadomo, nie da się, bo no jest tam ogromna dziura, muszę tą dziurę ogarnąć. Czekaj, ej, co tam robi Palion? Czekaj, co on robi? Czekajcie, muszę to sprawdzić, uwaga. Czy on bierze Diaksa? Czekaj, bo ledwo tam widzę. On naprawdę... Czekaj, czy on wrzuca tego Diaksa do tej fontanny? Do fontanny szczęścia? Czy on tam naprawdę coś wrzuca? Czekajcie, ej, wrzuca tam coś? Dobra. Dobra, okej, okay. Diaksa chyba wrzucił. Ej, jakie jajca, dobra, czekajcie. Kiwiczka musimy sobie zostawić na później. Gdzie jest kiwiczek? Jest, tutaj jest kiwiczek, dobra, kiwiczek, zaraz ci ogarniemy. Zaraz ci Kajtek ogarniemy. Daj, chodź tutaj, okej, okay, ja muszę podejść i dopytać się, co on tam porabia, dobra, czekajcie, czekaj. Halo, siemka Palion, siemka, wow, co tam porabiasz? Co robisz? Jesteś szczęśliwszy. Jak? Co? Jesteś szczęśliwszy? Ej, mordeczko, co robisz? Co robisz? Czemu tam rzucasz diaksy? Jestem szczęśliwy. Ale powiedz, czemu tam rzucasz diaksy, mordko? Czekaj, bo fontanna szczęścia. Tak? I co? Od kiedy to tu istnieje? Nic mi nie mówiłeś. No tak, bo to ja to w sensie nie, no to tutaj powstało. I jak tam zaczniesz rzucać rzeczy, patrz, to właśnie masz tak szczęście. Wow. Jak wrzucam kraty? Jak wrzucam kraty, to przez najbliższy miesiąc nie będę w więzieniu. Ej, właśnie, ostatnio nie byłeś w więzieniu, więc ta fontanna chyba naprawdę przynosi ci szczęście, co nie? Jak wrzucam kości, to no będzie więcej śmierci Wojana. Jak to? Ej, ale ostatnio trochę było mojej śmierci, to muszę przyznać. Właśnie. W ogóle, powiedz mi, wierzysz w to, że naprawdę masz więcej szczęścia, jak tam zaczniesz wrzucać rzeczy? No. Masz? Przekonałeś się o tym? No. To ile razy, stary? Serio? Ostatnio jak z tobą nagrywałem filmiki, to dlaczego wykopałem zawsze więcej diamentów, bo kilkokrotnie? Bo wrzucałem diamenty. Aha, a jak na samym początku do tego podchodziłeś? Jakoś sceptycznie, czy co? No z bomby bym nie wrzucił, rzuciłem, zaryzykowałem. No. Zaryzykowałem, podszedłem, rzuciłem. No. Poczekałem tydzień. Tydzień czekania. Tydzień, no. Tydzień tak czekania. Kto to w ogóle wbudował? Kogo to jest? Nie wiem, no to tak po prostu nagle się stoi, jakby pojawiło, wiesz? Bo to taka fontana szczęścia. Może Kati, tak. Kati, no. Ale kto wie? Normalnie w moim sercu. W moim sercu wydobyła się radość. Radość się z serca wydobywa. Jest niesamowicie. Naprawdę, aż tak to działa? Ej, to stary, tak, to ja może też zacznę coś wrzucać. Czekaj, mam marchewkę. Ja tam na początku wrzucałem. Nie, marchewka kupę daje, marchewka tak? kupę daje. A sprawdzałeś, czy coś słabo daje? Nie, co słabo daje? Minimum najwyższy towar. Aha, no dobra, okej, okay. A co tam już takiego wrzucałeś? Jak różę wrzucisz czerwoną, to miłość znajdziesz. Okej, okay, dobra, a co tam takiego wrzucałeś najcenniejszego, bo mnie to bardzo ciekawi. Bo diamenty, tak? Diamenty, a jak dużo tych diamentów? Nie, przepraszam, co nie jest to oczywiście. A, wełna, no oczywiście, tak naprawdę, zielona wełna. No tak, no to wszystko jasne. Okej, okay, czyli naprawdę twoim zdaniem ta fontanna daje szczęście i to super, super, że w to wierzysz. Ja też w to zaczynam chyba wierzyć, jak ty mi o tym tak mówisz. No ogólnie, ale co jaki czas mniej więcej tam wrzucasz? Jestem mogę tam wrzucić osadnika, da się jakoś? Nie, bo wtedy się nieszczęście pewnie spotka na Wojanowicach. Aha, nie robimy rozumiem tak, no, wiesz. A
No dobra, no. Okej, okay, czyli od samego początku wrzucałeś tam rzeczy. Ja myślałem szczerze, że tam nikt niczego nie wrzuca, naprawdę. Myślałem, że to jest taki porzucony pomysł, ale dobra, widzę, że wrzucasz tam rzeczy i tobie to działa. No faktycznie, ja pamiętam, jak ty złapałeś w ciągu chyba 15 minut ze stack diaksów wykopałeś, jak no, ze mną więcej, walczyłeś. Więcej, no. No, masakra Jaś. Totalna, więc serio, to pewnie na od tej fontanny. Jak gram, nigdy diaksów nie mogę znaleźć, ale tutaj, to jesteś... A ostatnio nawet wygrałeś chyba ze mną, nawet jak z Baconem 2 kopałeś, nie? Znowu wygrałeś. Ja nie potrafiłem nawet kopać na tym, i tak wygrałem. No, ej, to naprawdę bardzo fajnie. Ej, to no może naprawdę mega dużo dawać. Dobra, to trzymaj się, no jeszcze się zgadamy, może razem tutaj będziemy coś tak. wrzucać, okej? Okay? Dobra. 4 razy zginiesz przez najbliższy miesiąc, 4 kości wrzuciłem, powodzenia. Dobra, on poszedł sobie, jak on to pewnie powiedział. Słuchajcie, co się stało na dzisiejszym odcinku? Ja miałem kompletnie inne plany. Słuchajcie, tej fontanny nie sprawdzałem, co tam się w środku znajduje. W tych skrzynkach na dole od samego początku prawie tego nie sprawdzałem. Dopiero tylko pierwszy raz to sprawdziłem wcześniej i tyle. Czyli ewidentnie panią tam wrzucał rzeczy od samego początku i jego zdaniem to wszystko działa. A wiecie dobrze, że ta fontanna, ja ją wybudowałem, żeby trollować tutaj ludzi. No i myślałem, że nikt z niej nie będzie korzystał. Katy z niej nie korzystała, chyba przejrzała mój niecny plan. Natomiast Paliona nie sprawdzałem, co on tam kombinuje. A dzisiaj akurat się na odcinku zapanoszył tutaj i go podłapałem, jak tam wrzuca rzeczy. Jestem mega ciekaw, co on tam zdążył wrzucić. Naprawdę, czekajcie w ogóle, czy to tam się mieści w ogóle. Muszę sprawdzić, bo tam jest tylko jedna malutka skrzyneczka. Czekajcie, dajcie, sprawdzę tam. Ty, no nie widzę tam nic, czyli chyba wszystko wpada do tej skrzyneczki. Dobra, muszę to koniecznie sprawdzić, co się tam znajduje. Dobra, jeżeli nie wiecie, nie oglądaliście odcinka, w którym robiliśmy tą fontannę, ja ją robiłem, to nie wiecie, o co chodzi. Ale słuchajcie, tutaj jest takie zejście i jak wrzucisz coś do tej fontanny, to automatycznie ta rzecz, którą tam wrzucisz, przeleci tutaj sobie daleko, daleko do skrzyneczki, która znajduje się tutaj. Patrzcie, tutaj jest skrzyneczka i ja się boję tam tutaj patrzeć. Ja się tutaj boję patrzeć, tutaj sobie zamknąłem to. Ja się boję tutaj patrzeć, co się tutaj znajduje. Czekajcie, sprawdźmy sobie w tym. Ło, to jest pełne! To jest pełne wszystko, czyli on już tyle tutaj rzeczy wrzucał? Co jest? Ej, to jest... Ej, tutaj nadal przychodzą rzeczy kolejne. To jest całe pełniutkie. Diax już nie chce przejść, ja już się boję, ile w tej skrzynce musi być rzeczy w takim razie. Co? Ile on tam tego wrzucał? Ja nie mogę, dobra, uwaga. Sprawdzamy skrzynkę, bo chyba... dwóch tygodniach niesprawdzania, w sensie tej skrzynki tutaj od fontanny szczęścia, którą wybudowaliśmy. Dobra, uwaga. Co? Co? Ile on tego tutaj dał? Ile on tego tutaj wrzucił? Dobra, czekajcie. Stak zielonej wełny. On od samego początku wrzucał, że tam wrzucał. Mówił, że tam wrzucał zieloną wełnę. Czajcie? Czyli jest faktycznie stak zielonej wełny. I reszta się już tutaj nie mieści. Widzicie? Stakuje się tutaj, już się nie mieści. Ale jest stak zielonej wełny. Pełno diaksów, bo mówił, że też wrzucił diaksy, więc od razu tutaj są diaksy. Nie wiem po co bruk wrzucił. Pewnie testował, czy jak wrzucić słabszą rzecz, to też będzie działało szczęście. Ziemniaki, trochę ziemniaków. Potem chyba ewidentnie, jak zaczął wrzucać ten bruk i te tutaj rzeczy, to mu niestety dużo szczęścia nie dało, więc postanowił wrzucić blok diaksów. Co? A potem dalej jakąś zbrojkę, książkę z naprawą, co? Kilof diaksowy, zbrojka diaksowa, ziemniory, kowadło, szmaragdy, mięso przepieczone, tutaj troszkę znowu bruka, drewno, TNT, ale tego jest, słuchajcie, 11 bloków żelaza, 3 bloki złota. Dobra, słuchajcie, zabieramy sobie to wszystko, elo, zabieramy, to wszystko jest już nasze. Ja nie mogę nie mieścić. Ej, idealnie mi się dobra akurat zmieściło. Ja cię kręcę, co to jest? Co jest grane? Czemu? On naprawdę w to wierzy. On naprawdę wierzy w tą fontannę szczęścia i on tam wrzuca rzeczy. Wow, ile to jest golemów, słuchajcie, mega dużo. No, od samego początku tam wrzucał te rzeczy. Czyli naprawdę tego się sporo uzbierało. Ej, masakra po prostu, co się wydarzyło w dzisiejszym odcinku. Ja kompletnie tego nie planowałem. Nie wiedziałem nawet, że takie rzeczy tam się dzieją. Dobra, pozbierajmy sobie troszeczkę levela. Ja muszę z Palionem pogadać, ewidentnie. Muszę namówić go, żeby jeszcze więcej rzeczy tam wrzucał. Bo to jest ewidentna po prostu masakra. Jeżeli on naprawdę tak robi, jeżeli on naprawdę tak działa,
że tam wrzuca od samego początku, to trzeba go namówić, żeby wrzucał tam jeszcze więcej rzeczy, trzeba poudawać, że ma więcej szczęścia i tak dalej. Trzeba to naprawdę wykorzystać. Najpierw jednak wrócimy do tego, co robiliśmy od samego początku, czyli nazwiemy naszego królika Kajtka, Kajtek, to będzie króliczek Kajtek. Dobra, uwaga, cyk i dajemy nazwę Kajtek. Kajtek, yes, będziemy mieć króliczka własnego. Chodź tu, Kajtek, słodziaku, Kajtek, daj, trzymaj, trzymaj jedzonko. Proszę, nie chcesz? O, chcę, pięknie, Kajtek, ale słodziak, ja cię kręcę, patrz jak lata, patrz jak skacze. Mamy kozackiego króliczka, tak samo jak tutaj mamy, to jest dokładnie ten sam króliczek, który jest tutaj, więc jak widzicie, kupując tą koszuleczkę, ewidentnie dołączacie do teamu Wojanowic razem z Pimpkiem, Kajtkiem, Świnkami i wszystkimi innymi normalnie. Także polecam, pierwszy link w opisie. A my co? My podejdźmy sobie do paliona. Najpierw ja chcę te wszystkie rzeczy gdzieś tutaj odłożyć. Ewidentnie zrobię osobną skrzynkę, do której włożę te wszystkie tutaj rzeczy. Zrobię tą skrzynkę podwójną, bo jak widzicie, tam już ledwo co się mieści. Gdzie by ją tutaj dać? Gdzie by ją dać, tą skrzyneczkę? Czekajcie, muszę to jakoś tutaj wykminić. Okej, zrobiły się takie skrzynki. Nie wiem, czy tak powinno się zrobić. What? Nie, tak nie chcemy. Okej, chcemy tak. Co jest? Halo, tej skrzynki nie chcemy łączyć. Dobra, zróbmy tak i wrzućmy tutaj to wszystko. Książeczki z naprawą, narzędzia, zbrojki diaksowe. Ile tego jest? Ja cię kręcę. Dobra, idziemy pogadać z Palionem. I wiecie co? Ja zrobię, że tam wrzucę też diaksy, a to są jego diaksy. Udam, że wrzucam tam diaksy i w ogóle, że emeraldy tam wrzucam. I nawet blok diaksu jeszcze tam wrzucę. I udam, że to wszystko jest moje, że ja to tam wrzucam. I namówię go, żeby wrzucił tam jeszcze więcej jakichś przekozackich rzeczy. Dobra. Dobra, więc czekajcie, gdzie on teraz jest, gdzie on tutaj się kręci. Powiemy mu, że ja chcę to przetestować i tak dalej, że ja nie wiedziałem, że to działa i że w ogóle myślałem, że nie działa. Dobra, jest tutaj, czekajcie. Uwaga, uwaga, uwaga. Halo? Bo on śmierdzi, co? Co? Co robisz? Dobra, mnie... Co? No. Wojan... Wojan... Wojan to król Wojan... Wojan to król Wojanowic? Co? Ej, stary, 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 co ty robisz? Co ty, zostaw tego kota. Gdzie idziesz? Zostaw tego kota, co ty mu robisz, stary? Co ty robisz, kto? Plecy masz, uciekaj! Creeper! Ja, dzięki za uratowanie życia. Ej, stary, to oznacza, że ta fontanna mówi prawdę. Stary, ta fontanna ewidentnie mówi prawdę, bo właśnie teraz chciał mnie Creeper zabić, a ty wrzucałeś tam kości. Wiem. Dobra. Dzięki mnie, ja jestem, ja mogę ci pomagać. Twoja klątwa tylko dzięki mnie nie działa teraz. No, teraz dzięki tobie tylko poradziłem sobie, dałem sobie radę. Stary, ta klątwa naprawdę, tutaj to wszystko, ta fontanna działa. To ja, wiesz co, przygotowałem diaksy i też zacznę wrzucać z tobą, bo ewidentnie chcę mieć szczęście. Ja już nie chcę zginąć, bo stary, wrzuciłeś te kości. Stary, kości wrzuciłeś i teraz grozi mi niebezpieczeństwo, co ja mam zrobić? Przykro mi. Jak to przykro ci? Tylko tyle? Wrzucam więcej diaksów! Słuchaj, cały blok diaksowy wrzucę, to wszystko to moje itemki. Ja już nie mam takich rzeczy, to będziesz miał większe szczęście niż ja. No! Gdzieś? Jak to nie? Gdzie dawaj! Zgapiasz? Daj, no ale będę miał szczęście, ale czuję się szczęśliwy teraz. Ja! No. Moc, energia. Ale jest moc. Niesamowicie. Ej, stary, ja chyba naprawdę teraz będę miał szczęście. Idę chyba pokopać diaksy, co ty na to? Ja! No, ci pokażę. Tak, tak? Jak myślisz, ile wykopiesz tych diaksów? Jeden. Jeden? Da, jeden, bo teraz masz mniej, dobra. Mniej szczęścia ode mnie. Ty mi wszystkie zabierzesz, zobacz. Tak. Co ty robisz? Dlaczego? No bo ja się tak śpieszę, bo nie mogę tego szczęścia zmarnować, stary. Dobra, lecę tutaj. Idę pokopać te wszystkie diaksy. Czekaj, czekaj, gdzie one są? Gdzie one są, te wszystkie diaksy? Tutaj są. Czekaj, wyczuwam te diaksy. Wyczuwam te diaksy. Czekaj, czuję je tutaj, dobra. Idź stąd, to jest mój. Ja je tutaj czuję. Ja wiem, że tutaj będą diaksy, stary. Ja wiem, że tutaj będą diaksy. Nie, nie patrz. Nie, stary, ja to... A masz jakieś pochodnie? Nie, Ryan. Ja, co ty gadasz? O, dzięki, dzięki, dobra. A daj mi tak z milion, bo ja nie mam Optifine'a. Okej, okay, tobie jedna wystarczy. A ja idę sobie kopać diaksy. Uciekaj stąd, ja stąd, mówię ci, wykopię stąd diaksy, stary. Tylko idź, wyjdź na chwilę stąd, okej? Okay? Wyjdź, okej. Okay. Wyjdziesz? Stary, nie podglądaj mnie, ja wiem, że to są diaksy. Ja wykorzystam twoje szczęście, wykorzystam. Nie wykorzystuj mojego szczęścia, gościu. To jest moje szczęście. To jest moje szczęście, nie dam ci. Co to ma być? Nie, co? Co ty tam kopiesz? To są moje tutaj tunele, ja wiem, że tutaj będą diaksy i koniec, kropka. Teraz będę miał szczęście.
Normalnie, oby. Dobra, znalazłem redstone, a to prawie jak diaksy, stary. Widzisz, masz teraz pecha przez to, że ja mam szczęście. Stary, to działa. Stary, to działa, naprawdę. Dlaczego wrzuciłeś do fontanny rzeczy? Żeby mieć więcej szczęścia od ciebie. Teraz ty musisz wrzucać tam więcej rzeczy, wiesz? Teraz musisz tam wrzucić więcej rzeczy, żebyś ty miał więcej szczęścia. To tak działa, stary. Naprawdę. No przestań mnie tutaj śledzić, bo przez ciebie nie mogę znaleźć diaksów. Jak jesteś blisko, to nie ma tutaj właśnie, szczęścia. Właśnie, ci pecha przynoszę. Ty, weź, uciekaj stąd. Patrz, kolejne diaksy znalazłem. Ty. Czekaj. Znalazłem pierwszy, zobacz. Co? Czekaj, poka. Diamenty znalazłem. Ja nie mogę, ale kozak normalnie, diaksy, że znalazł normalnie. Nie, po prostu genialnie, super ci wyszło. Dobra, no przestań, bo przez ciebie nie mogę znaleźć diaksów. To są diamenty, ja to czuję już. Przez ciebie nie mogę diaksów znaleźć, stary. Dobra. No, czyli tu są diamenty. No, jak to tu? No są tu diamenty, ale jak jesteś tutaj blisko, to nie mogę ich znaleźć. O, na szczęście już ci nie ma, okej. I tak nie znajdziesz, bo tam nie ma. O, stary, znalazłem! Dobra, wykopuję! Ja! Wykopuję diaksy, dobra, wykopałem. Nie, pokaż. Co? Nie, kłamiesz. Jak to kłamie? Wracam z nimi. Wracam je wszystkie wrzucić do fontanny. Nic nie było, dobra, beka. Lecę, wracam je wrzucić do fontanny, szybko nie, będę w ten sposób miał ich więcej. Nic nie było. No ale wykopałem, no to jak ma być teraz? Wykopałem nieprawda. Już. Nieprawda. A mnie kłamiesz. Jak cię kłamie? No stary, mam... No sam słyszałeś, jak XP mi leciał. Uciekaj stąd. Ja idę wrzucić te wszystkie diaksy do tej fontanny. To mi ja przyniesie szczęście. Ja też znalazłem, no. Tak? Też znalazłeś? No na pewno. To pewnie te diaksy, co były wcześniej. Idź stąd. Idź stąd. Nie zabolało. Przestań. Idź stąd. Idź stąd. Dobra. Pada deszcz. Okej. Okay. Idę je wszystkie wrzucić. Dobra, uwaga. Nie, uwaga. Będę pierwszy. Nie. Okay. Wrzuciłem je wszystkie. Całe szczęście zabierasz już. Ja tak. Już nie wrzucam. Jak to nie wrzucasz, stary? Ej. Bo jak teraz musisz po prostu wrzucić więcej ode mnie, wiesz? I wtedy będziesz miał więcej szczęścia. Tak to działa. Naprawdę. Ale ty wrzuciłeś cały blok, wiesz, nie mam tylu. Nie no, blok wrzuciłem wcześniej, teraz wrzuciłem tylko dwa. O, to jak wrzuciłeś cztery? Jak wrzuciłeś, ile ty wrzuciłeś? Osiem? No to stary, jak wrzuciłeś osiem, no to masz już o wiele więcej szczęścia ode mnie. No. To ja teraz pójdę kopać diaksy, ja nic nie znajdę. To teraz... wiesz... Możesz se pójść. No, mogę se... Wiesz, że jesteś zadowolony. Dobra, to wiesz co, ja ci całą tą fontannę szczęścia zostawiam dla ciebie, okej? Okay? Wrzucaj sobie tam co chcesz. Nie patrz, nie możesz podglądać. Dobra, nie patrzę, dobra. Już do domku. Idę do domku, elo. Idę do domku, dobra. No, już do domku. Nie! Stary! Tak się nie robi! Ja nie mogę! Co ty? Miałeś zginąć! To miała być twoja śmierć za jedną kość. Ewidentnie, bo teraz nie zginąłem dlatego, bo wcześniej wrzuciłem dużo rzeczy po prostu, wiesz? Jakie te dźwięki wydałeś? No bo ja myślałem, że ja już zginę, nie? Ty, no jak chcę stąd wyjść? Dobra, czekaj, wyjdę stąd. Twoja śmierć jest blisko. Nie, wcale nie blisko, bo wrzuciłem dużo rzeczy i teraz klątwa zniknęła ode mnie. Widzisz? Tak to działa. No! Lamusie! Dobra. Ale cię porobiłem! Teraz ty! Nie! Nie! No ty lamusie ty! Dobra, czekaj, ja to wszystko tutaj, ja się stąd wydostanę. Okej. Okay. Nie! A! Dobrze! A! Cię porobiłem! Ale masz mało szczęścia, stary, co jest to? Mówiłem, że więc... Bo ty za dużo dałeś tam. No stary, no bo ja tam widziałeś, ile wrzuciłem, ale ty też dużo wrzuciłeś. A nie! Ej, no teraz ja mam pecha. Teraz ja mam ewidentnie pecha. Ty, no ja już się stąd nie wydostanę. No widzisz, to jest twój koniec. Ile masz życia? No za mało. Za mało, czyli? No dwa serduszka. Ja. Co ty? Co jest? Co ty robisz? Żartowałem! Ja ile ty masz życia? Mam pełne życie. No to za bez sens.
No ale stary, we mnie miała tak nie prankuj. To miała być twoja wyrocznia. I dobra, ja już nie dam rady się stąd wydostać normalnie. Ja nie mogę, dobra. To jest dobra. Twoja śmierć, to jest twoja klatka. Nie, nie, ja to wcale nie jest moja śmierć, ja się stąd wydostanę. Zobaczysz, ja się stąd wydostanę, nie masz ze mną szans, stary, nie masz. Gdzie ty jesteś? Nie mam, nie, no mówię. A dobrze, dobrze. Okej, okej. No nie, bo ty masz więcej budulca. Okej. A jednak mam coś. Okej, okej, okej. A i co? I to! Co? Nie, ginę! Przestań, proszę! Giniesz! Jedno serce. Jedno serce. Giniesz! Uciekaj stąd! Uciekaj! Przestań! Okej. Okej. Tak? Tak, tak? Co tak? Co tak? Tak? Co tak? Ach, tak? Co ty robisz? Gdzie ty jesteś? Tutaj. Ty robisz? Ej, ty! Nie dam ci, to jest mama twoja śmierć, tak powiedziała fontanna szczęścia. Aaaa! Mam cię! Mam cię! Nie! Nie, miałem cię tam wrzucić. Zostaw go! No! Nie! Kajtka zabiłeś. On był nazwany, to był mój królik. Ale to fontanna, to nie ja, to fontanna. To ty, to nie fontanna. Fontanna powiedziała, że ktoś zginie. Jak nie ty, to kajty. Wychodzę stąd. Wychodzę. Wychodzę stąd. Słuchajcie, nie. Idź stąd. Idź stąd. Idź stąd. Marciusia, ja... Zostaw mnie, wychodzę z Wojanowic. Nie, musimy porozmawiać, nie. Wychodzę z Wojanowic. Ja nie chciałem. Ja nie wychodzę. Chciałem. Wychodzę z Wojanowic. Bo depresji dostałeś. Nie mam ochoty nie już. Nie cię. Nie zostawić. Idź stąd, wychodzę i koniec nie kropka. Nie możesz odchodzić. Nie, to nie miało tak wyglądać. Wychodzę z Wojanowic. Chcę zginąć. Przestań. Chcę zginąć. Kajtek, nie. Nie, porozmawiaj, poczekaj. Kajtek był moim króliczkiem, musisz to był poczekać. Mój przyjaciel. To nie, coś ty zrobił. Ja myślałem, że to był random królik. To nie był żaden random królik, to był mój... Masz poczekać, poczekaj, musisz to był porozmawiać. Mój króliczek. Porozmawiajmy jak przyjaciel, okay? Kajtulek. Proszę, bo się zapowietrzę. Kajtulek. Ta fontanna nie ma sensu. Ja zniszczę tą fontannę. Widzisz, to ale to fontanna to nie ja, to był jakiś diabeł wstrzymany we mnie, naprawdę. To idę tą fontannę. Jest! Jest! Kajtek numer 2. Kajtek no ej! To fontanna, jeszcze dwóch musi zginąć, nie moja idę, wina. Idę zniszczyć tą fontannę. Idę zniszczyć fontannę. Musisz zniszczyć fontannę, bo to naprawdę nie ja. To ty! No nie jest przeklęty! Ja, to nie, no przeklęty jestem. Musimy idę niszczyć fontannę razem z tobą. Ginę, gin. Akurat przestań. Gin! Przestań, bo umieram. No i dobrze, idę zniszczyć tą fontannę. Dary. Kierowało tobą zło. Wiem, ale słuchać. Nadal to ty miałeś ciało. Ja nawet bym nie zabił kota. Ja już widziałem jak to robisz. Ja już widziałem jak jesteś do tego zdolny. Dobra, a to może też kot przez fontannę był? Co? Niszczę całą fontannę! Niszczę, nie będzie tutaj nic takiego! On czuje się słabo, wiesz? Nie niszczę! Aleś kręci mi w głowie. No i dobrze! Ma koniec fontanny! Koniec fontanny! Wracaj tu! Wracaj! Zniszczyłem całą fontannę. Nie ma fontanny. On mi słabo. Wracaj tu! Nie ma fontanny, patrz! Nie ma! O. I teraz co się stanie, jak zabiorę królika? Idę po królika. Siła, po siła. Do! Wojan! Ej, czemu? Halo! Poczekaj! Coś... Czekaj! Co jest? Głową stało, stary. Co jest? Ej, stary. No, co? Co się stało przez najbliższe? Nie pamiętam, co się dzisiaj działo. Czemu jest dzień? Ja miałem przed chwilą noc. Co ty gadasz w ogóle? No przed chwilą mi zabiłeś królika, gościu. Królika mi zabiłeś przed chwilą, czaisz? Ty królika nigdy nie miałeś, co ty mi gadasz? Miałem królika Kajtka, a ty go rozwaliłeś? No. No co się śmiejesz, głupio, patrz. To jest mój nowy królik. Jak jeszcze mi go raz rozwalisz,
to się nie rozwalę ci żadnego królika, ja zwierząt nie zabijam, co ty gadasz? Czekaj. Jak on kutek. Muszę go złapać. Muszę go złapać. O, dobra, mam go. Spróbuj go tknąć! Ale ja nie dotykam królików, staro, co ci chodzi? Rozwaliłeś moich dwóch króliczków. Moje dwa króliczki rozwaliłeś. Jakie... No tak! Stary, nic ci nie zrobiłem wcześniej. Ty naprawdę mówisz? No ja nie wiem, o co ci chodzi. Na serio? No nie wiem, stary, nie jad, ja mam wrażenie, że nie wiesz, jak jestem głodny. Tak no. Mi się w głowie kręci. Dobra, trzymaj jedzenie, trzymaj. I wracaj do Wojanowic. Wracaj, ja sobie posiedzę z króliczkiem. O Boże, ale mi niedobrze. Ty ludzie, co jest grane z nim? Jakby on naprawdę tak się wkręcił w tą fontannę, że jak wrzucił te kości, to jego zdaniem naprawdę musiało zginąć ileś tam żyć. On naprawdę zwariował przez tą fontannę. Musiałem ją zniszczyć, on naprawdę w nią wierzył. Wrzucił tam kości i rozwalał moje króliki. A teraz widzicie, rozwaliłem fontannę i już jest królik cały. Kajtek, chodź tutaj, już ci się nic nie stanie, Kajtek, chodź. Ej, no to jest jakaś masakra, co się wydarzyło. Jeszcze teraz nie zamknął drzwi. On naprawdę jakiś świruje teraz po prostu, słuchajcie. Czy on naprawdę przez tą fontannę zwariował, czy co? Nie wiem, a może ta fontanna naprawdę była taka prawdziwa, bo widzieliście akcja z Creeperem, widzieliście akcję z Creeperem, jak to wyglądało? Dobra, czekajcie. Dobra, rozwalony. Widzieliście akcję z Creeperem, co się działo? Creeper, wrzuciłem jakieś po prostu słabe rzeczy czy coś. Nie, Palion wrzucił kość i ta kość sprawiła, że Creeper do mnie podszedł. Ta kopalnia chyba była prawdziwa. W sensie kopalnia, ta. Jak to się nazywa? Ta fontanna była prawdziwa. Dobra, czekaj. Halo, co ty robisz? Stary, co ty robisz? Złaś... Ja ci zabiłem zwierzę, nie mogę dalej żyć. No ale... To ty to zrobiłeś w końcu, czy nie ty? Powiedz mi. Jak i mówisz, że ja? Ja nic nie pamiętam ostatniego dnia, nie wiem, co się działo. To co robiłeś na przykład? Pamiętasz to, co tutaj było? Tutaj? To tutaj? Pamiętam, że wczoraj... No? Nagrywaliśmy film, jak zbieraliśmy diamenty i szybko się kopaliśmy, to pamiętam. Ale potem... No. Pustka, taka totalna czerń. Nic. Nic? Naprawdę? Dobra, no. Stary, to wejdź, zejdź, bo naprawdę coś ci się mogło stać przez to. Tego czegoś już tutaj... Wow, dobra. Mogę, no dobra, bo taka kupa teraz będzie tutaj. Przepraszam. Dobra, już jesteś chyba cały, już jesteś jeszcze. Chyba cały, co? O, patrzysz? Dobrze jest, to wiesz co? Patrzysz? Dobra, nie, kompletnie zamykamy tą fontannę. Nie ma tam już nic, stary. Chodź, idziemy stąd. Zła energia poszła, bardzo dobrze. No, coś naprawdę było chyba nie jaki tak. Jaki słodki, nigdy mnie zabił, jaki on jest słodki. On jeszcze miał imię, jak kica. On Kajtek się nazywał. Jak kica. Jak ja mogłem go zabić? Dobra, dobra, to poczekaj, pobaw się tutaj z nim, troszkę się z nim zabaw. Kajtek, to twój, ty jesteś bratem? Ja nie mogę, dobra, słuchaj. Posłuchaj, przepraszam. Co on gada? Patrz. On przeprasza tego królika. Kajtek, ja wiem, że twój brat był zły. Musiałem go zabić, przepraszam. Co? Ale przestań tak skakać, stary, ja wiem, że jesteś teraz rozgoryczony, ale... Twój brat był naprawdę dobry. Ja nie wiem, to nie było, nie wiem, tu jakieś złe wcielone. Wybaczysz? Jakie zło w bracie? Wybaczysz? Aha. Ej. Okej. Okay. Dzięki. Kajtek nic nie mówi Janowi. On. Ja potrafię rozmawiać ze sobą i tylko ja. Co on gada? On nie potrafi ze zwierzętami, więc nie przekazuj mi informacji. Ty też! Pimpek! Co? Dobrze. Macie diamenty, przekupię was. Macie, nie mam stickersów, ale macie to. Dobra, macie. Idę stąd, nie chcę tego słuchać już, idę. Słuchajcie, muszę z wami pogadać, naprawdę. Ja nie wiem, co ta fontanna zrobiła z Palionem, ale to jest jakaś masakra. On teraz gada z tym z Kajtkiem. Kajtkiem numer 2 albo nawet 3. Nie wiem naprawdę, co się dzieje. Napiszcie mi, czy macie jakiś pomysł, czy jakoś trzeba go jakoś wyleczyć po prostu z tego, bo naprawdę to świruje nam na Wojanowicach. Nie możemy mieć takiego świra na Wojanowicach. Widzieliście, Kajtka dziabnął. Moim zdaniem to było chyba przez tą fontannę, naprawdę się tam wczuł po prostu w tą fontannę. Ale fontanny już nie ma, więc miejmy nadzieję, że już będzie wszystko z nim okej. Zobaczymy, będziemy to sprawdzać. Tak czy siak, no wbijajcie do sklepu z kruszkami, wojanshop.pl.
Kajtek cały czas jest na Bojanowicach, więc to się liczy najbardziej. No i dzięki bardzo za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Elo! Chcesz dołączyć do teamu Wojana? Wbijaj na sklep wojanshop.pl. Jest dostępny w pierwszej linijce opisu. Znajdziesz tam mega kozackie wzory na koszulki oraz gadżety Wojana, takie jak bransoletki. Dostępne są również mega kozackie promocje, więc wbijaj do sklepu, pierwsza linijka opisu. A ja ci dziękuję za uwagę. Trzymaj się, cześć!